Dzień dobry, witam Państwa w moim programie, który jest dziś programem specjalnym. Jestem dziś korespondentem zagranicznym, ponieważ nie znajduję się w naszym kraju. W naszym kraju znajduje się nasz ekspert, pan Janusz. Panie Januszu, łączymy się ze studiem. Chwileczkę, mamy odrobinę opóźnienia, ponieważ różnica czasu wynosi aż 2 godziny. Mam nadzieję, że nasz korespondent zagraniczny będzie mógł sensownie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, co dzieje się z naszymi rolnikami? Panie Januszu, bardzo prosimy, prosimy. Tak, witam Pana serdecznie, witam Państwa. Panie Januszu, dlaczego nasze drogi są blokowane? O co właściwie chodzi w tym wszystkim i dlaczego powinniśmy mniej... Przepraszam Państwa, w tej chwili nastąpiło zerwanie studio. Halo, studio? Studio właśnie mówi, że jest przerwa w połączeniu. Przepraszamy, przepraszamy. Muszę jeszcze raz nawiązać. Tak, mamy już połączenie, ale widzę, że coś się stało. To nie ma być redakcja sportowa. Panie Januszu, bardzo proszę, co dzieje się z naszymi rolnikami? Słuchamy. Dzień dobry Państwu. Informujemy dzisiaj o protestach rolników, którzy dzielnie walczą o to, żeby mieć większy limit CO2. A tak naprawdę to mają mniejszy, no tak, a w ogóle to dostaną średni, a tak... Dlaczego te protesty? Zasadniczo nie powinni mieć go wcale. No ale no, no jest jak jest. Rzeczywiście, tysiące traktorów atakują każde miasto w Polsce. Zresztą w całej Europie bardzo również. Dziękujemy. Widać i tak jak u nas jest widzą, jeszcze najfajniej, bo u nas tylko są traktory, to a gdzieś tam łączymy się teraz przez Szwecję. Jajkami. Łączymy się zatem. Halo Szwecja! Ale jest to widok niesamowicie imponujący, jak wjeżdża do miasta 1000 traktorów, jeden za drugim. Proszę Państwa, to jest coś... I pytanie od naszych telewizorów, którzy mieszkają w Szwecji. Skąd wzięło się powiedzenie nie rób polskiego Sejmu? Mamy w Szwecji ciekawe informacje. Panie Januszu, bardzo ponieważ proszę. Jest nowe powiedzonko, które mówi nie rób polskiego Sejmu w Szwecji. Tak. Ponieważ jest zły. Tak. I wracając teraz do nowych wiadomości sportowe. Co z ciekawego w sporcie? Wygrali ci, co mieli, jak zawsze. Doskonale. Tak, doskonale. Tenis się rozwija. Mamy świetnie, nasi zawodnicy są rewelacyjni, świetnie, tylko możemy się z tego cieszyć. Także cieszymy się bardzo. Jak zwykle odrobina techniki. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób tubylcy używają tych przekaźników, którymi możemy się z Panem połączyć bez opóźnień czasowych. Przypominam Państwu, że znajduję się w tej chwili w strefie, która ma aż 2 godziny nie do rozwoju. Panie Januszu. Okay. Bardzo proszę. Gdyby napompować wszystkie baloniki, które są w Sejmie, to by widzimy, się uniosła kopuła i by się budynek zwiększył, by był większy niż Watykan. Mówię, że w Polsce wszystko odwrotnie. Proszę poczekać chwileczkę, zaraz to naprawimy. Halo studio. Proszę o naprawę sytuacji w Polsce. Teraz to jest mamy. Teraz to bardzo dziękuję, panie Januszu. To jest oczywiście wiadomo, że korzysta pan z przekaźnika 5G. Ma pan 5 główek w tej pięknej muszli. I dzięki temu to jest doskonały sygnał. I jesteśmy w stanie te 2 godziny niedorozwoju wyrównać. W takim razie pozdrawiamy wszystkich aptekarzy w Polsce. Nie, no to teraz jeszcze szybki raport pogodowy. Proszę Państwa. Ciągle pada i będzie padać nadal. Dziękuję bardzo. Naprawdę? Do widzenia Państwu. Doskonale. Panie Januszu, dziękuję. Ja się teraz, to jest daleko, przełączam się w takim razie. Studio Warszawa, bardzo proszę. Wracając do naszego Sejmu, jest to za piękny budynek w kształcie okręgu. Dzięki temu może się kręcić Warszawa, pięknie prosimy. Jak karuzela. I siła odśrodkowa będzie pomału wyrzucać tych najsłabszych osobników i dzięki temu będzie naturalna selekcja i wymiana. Doskonale. W takim razie do zobaczenia. Bardzo dziękujemy za korespondencję. Ja muszę teraz cofnąć te połączenia. I to wszystko, proszę Państwa. Zapraszam serdecznie na kolejną Lożę Szyderców, czyli nasz program, który tak bardzo Państwo lubicie. Do widzenia.